Dzisiaj RMZ, tak jak tam ostatnio w garażu widzieliście, jeszcze jeden, tu się nic nie zmieniło, jeszcze jeden sprzęt przybył, KTM, taka szybka robotka tu będzie. Także tam bez szczegółów, Suzuki RMZ 250 2015, zawory rozrząd do sprawdzenia, tak jak mówiłem tam na ostatnich filmach, pokażę mniej więcej jak to ustawić, bo już mam pomierzone. Więc tak, pierwsza sprawa, co górny punkt, żeby ustawić. Trochę mądrzej tu jest rozwiązane niż w tych starszych. Tu mamy kreseczkę z kreseczką na dole, musi się zgrać. Kropki mamy z płaszczyzną głowicy i w pionie na górze. Ale tu jest jeszcze fajny patent, bo nieraz się tak zastanawiałem, że od kropki, nie wiem czy wyostrzy, tu jest kropeczka na kole, pokrywa się z pierwszą tak jakby no tą spinką całą, z oczkiem, nie spinką. No i mamy tak, 13 oczek powinno być od kropki do kropki. Mamy tak 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 13 z kropką się nam tu zgrywa, nie? Nie wiem jak tam komerka to wyostrzy, ale no dosyć fajny taki patencik, żeby po prostu łatwiej było ustawić ten górny punkt na mnie. Także tłok jest teraz do góry. No i co więcej, co do rozrządu, kurczę, miałem szczerze mówiąc nadzieję, że tu nie będzie trzeba nic ruszać. Napinacz wykręciłem się, dosyć zadowolony zrobiłem, bo napinacz jest tylko tyle wysunięty. Zobaczcie ile tu jest jeszcze zasięgu. Widać się nawet jaśniejsze, nie? Także łańcuszek no praktycznie jak nowy. No dlatego mogę włożyć, o. Cyk napiął nam teraz, a kupę mamy tu jeszcze możliwości. Także łańcuszka nie trzeba ruszać, o. Ale no niestety zaworki, kurczę, myślałem, że ich też nie będę musiał ruszać. Ale zaworki mamy tak, już sobie pomierzyłem. I jest, wydechowe mają 16, taka trochę ta kartka, nie miałem kartki, banieczka. 16 powinny mieć koło 20, 20 parę tam, nie pamiętam dokładnie, już mogę zobaczyć zresztą w serwisówce. 17-22, no to też tak trochę poniżej minimum. Mógłby z piątkę dać, chociaż to ostatecznie mógłby je zostawić, bo tak było powyżej 16, no to 17, ale sące mają 0,8. No a 10-15 setek powinny mieć, więc no tutaj przydałaby się piątkę, płytka grubsza czy cieńsza? Cieńsza. No, także ten. Niestety czeka mnie demontaż tych mostków i... Ale przy okazji tam kolega będzie wiedział jakie są zaworki, gniazda, płytki, bo to też jest ciekawostka, ale myślę, że będą ładne, no 15 rok to nie powinno być tragedii, chociaż no tu miałem nadzieję, że też nie będę musiał ruszać, bo to sprzęgło jeszcze do sprawdzenia jest, a tu kupę gruzu stoi i czeka. Oj Boże, no niestety, ale jak widzicie silniczek z Chinola złożony, więc to jest plus. Dobra, nie nagrywam tak z głowy, bo tak wam tylko powiem co jak ustawić, żeby kolega też wiedział co tu było robione. Także co, bierzemy się dalej do roboty, pościągam, zobaczymy płytki jakie są i będziemy działać dalej. No i dobra, tak by to wyglądało, wałki zrzucone, wszystko pomierzone mamy. No tak to wygląda, wydechowe ssące, każda tak jak mówię 5 będzie cieńsza płytka, a płytki mamy praktycznie wszystkie 1,80, tylko ssąca lewa 1,75, więc o 5 cieńsze będę zamawiał po prostu płyteczki, nie? I będzie wszystko tak jak trzeba, git, tu jeszcze mam filterki oleju do Suzuki, też olej będzie zmieniany, no i do KTM-a. No i tak ogólnie to, no płytki już szału nie ma. 1,80, 1,75, więc jakieś super grube nie są, możliwe, że już tam trochę gniazda są wyklepane, ale jeszcze ten sezon można przelatać, zobaczymy jak to się tam będzie używać wszystko, nie? Nie wiem jaki jest limit, musiałbym w serwisówce zobaczyć, ale no coś mi się wydaje, że coś tak po środku już to będzie, zobaczymy. No także więcej nic tu nie zdziałam, bo płytek nie mam, płytki sobie muszę zamówić. Złożymy to i później dopiero się wezmę za sprzęgło. Myślałem, że to w jeden filmik wszystko wrzucę, ale niestety się nie uda, bo najpierw wolę sobie górę złożyć, żeby wszystkiego nie rozgrzebywać, tam nie ruszać za dużo, a później będziemy patrzeć do sprzęgła, najwyżej się dwa odcinki zrobi. Także co, no nie przedłużam, wiadomo co i jak.
Może coś tam jeszcze dogram, jak będę składał, chociaż zobaczę. Głównie chciałem pokazać, jak to wszystko poustawiać. Może komuś się przyda, może nie. I cyk, mamy kolejny tydzień. Płytki nowe, 1,75, 1,70. Stare, wszystko bez zmian. Rzucam nowe płytki i składam wszystko do kupy. Nie będę tego tam nagrywał, jakoś tak w przyspieszonym tempie wam pokażę. Sama zasada, z płaszczyzną głowicy, dwie kropki na górze, 2, 4, 6, 8, 10, 13 oczek. Jak napniemy, będzie wszystko idealnie. Cyk, mamy poskładane, baczek założony. Wszystko wygląda, że jest dobrze. Trochę tu był taki zaolejony ten silnik. Wydaje mi się, że jakaś uszczelka może spod pokrywy, ale nie szło dojść. Tylko co to jest? FV. Ktoś tu już coś robił, ale... Czy to jakaś firma? Nie wiem. Dobra. Siodełko na chwilę założymy. No, śrubki jeszcze tam. I będzie się można je jechać, przejechać. Pierw odpalimy, zobaczymy czy gada. Jak coś to się pojadę przejechać. No i dobra. Mam nadzieję, że wszystko dobrze złożone. Dobra, w takim razie w tym odcinku to wszystko. Jadę się karnąć.